ci obiecuję to. To nie zapomnij zaprosić swojej starej babci na premierę, okej? Mhm. To ja idę teraz obiad przygotowywać, a ty sobie odpoczywaj. Tata przyjdzie, to mu opowiesz wszystko. Pa. Mm. Jak się czujesz? Dobrze, lepiej. Tyle razy cię prosiłem. Chciałam tylko skończyć poziom. Poziom? A ktoś inny będzie się uczył za ciebie, tak? Naprawdę nie widzisz, że to ci zabiera czas? Pomyśl, jaki poziom chcesz osiągnąć w życiu. Roma, nie masz już 5 lat. Właśnie. W tym domu obowiązują pewne zasady. Tak. Tak, zawsze obowiązują. Chodź, mam coś dobrego. Zimno. Pięknie. Chyba spotkałam swojego anioła. Ma fajne oczy. Naprawdę jesteś inna. Inna niż? Wiesz, lubię twoją wyobraźnię. Podobasz mi się. Cześć. Wyspana? Mhm. Coś nie tak? Coś mi się wydawało. A dowiem się, co się stało? Widziałam... Coś dziwnego widziałam. Proszę. Dzięki. A co ci się wydawało? Widziałam nad naszym domem anioła. Co ty powiedziałaś? Roma, w tej chwili do swojego pokoju. Andrzej. Od dzisiaj żarty się skończyły. To co? Powiedziałem? Świetnie. Roma! Nie! Daj jej spokój, Andrzej. Ja ci przypominam, twoja córka zasłabła, a tym samym straciła być może szansę na ważny występ, o jakim sobie już będzie tylko mogła pomarzyć. To chyba dużo jak na jeden dzień, prawda? Cholera, nic się pani nie stało? Wezwać karetkę? Później coś jeszcze.
panu przyniosę. Chleb i odrobina wody. Mi wystarczy. Słucham? To pan powiedział? Roma! Ty nie wiesz, że nie rozmawia się z nieznajomymi? Po pierwsze, to nie była rozmowa. On nie mówi. To znaczy nie mowa? Powiedział, że je tylko chleb. A to jednak mówi. Nie mówi, ale ze mną rozmawiał. Ja zaraz, to mówi czy nie mówi, bo nie wiem w końcu. Przyniosłam ulubiony obrazek twojej mamy, proszę. A jak była dorosła, to nawet napisała nam coś od siebie na odwrocie. To moja tajemnica i tak jest dobrze. Nie pokazywałam ci wcześniej tego obrazka. Chyba. Aniu Stróż, tak? Jasne. Jasne, tato. Ty byś mi nie uwierzył nawet, gdybym ci powiedziała, że śnieg jest biały. Słuchajcie, ja mam wystarczająco dużo w pracy takich przypadków, więc taka prośba na przyszłość. Nie przynoście mi tego więcej do domu, dobrze? Dobra, dobra. To może ja się wyprowadzę, co? O czym to? Ludzie w twoim wieku, to... Chciałem podróżować. Strasznie i... Wymyślałem różne bzdury. I już nie chcesz podróżować? Co? Nie, no chcę, no chcę jak wszyscy, tylko wiesz, ile mam pracy. Nie, chodzi o to, że... No tak, nie chcę, żebyś traciła czasu na różne głupoty. Okej. Nie widziałeś mojego swetra, ten niebieski na zamek? Proszę rozgrzać biodra i kolana. A będziesz dzisiaj wiadomo, kogo wybiorą? To nie ode mnie zależy. Ja wzięłabym was wszystkich. Roma, no co z tobą? Dobrze, ustawcie się. Gotowi? Cześć, witam was. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję, że przyszliście jeszcze raz. Kilka rzeczy było fenomenalnych i... Jak się czujesz? Nic ci nie jest? Przepraszam,
Kupiłam, bo mi się pić zechciało. Proszę przynieść wodę. Dobrze, już lecę. I poproś lekarza. Tak się bałam. Kocham cię, wiesz? Bardzo.